Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Waldemar Żurek i jestem sędzią, członkiem Krajowej Rady. To, co ostatnio działo się na ulicach polskich miast, ale także przed sądami, było dla nas niezwykle wzruszające. Widzieliśmy wielu naszych obywateli, jak poświęcali swój prywatny czas po to, żeby bronić niezawisłości polskich sądów. Po to, żeby bronić swojego prawa do tego, żeby sędzia bezstronnie, bez jakiegokolwiek nacisku, mógł rozpoznawać ich sprawy. To dla nas ogromne wzruszenie, że przy tak ciężkiej pracy, gdzie często musimy rozstrzygać o waszych emocjach, o tych wszystkich trudnościach, które przynosicie ze sobą do sądu, jednak wiecie, po co są sądy. I za to wam szczerze dziękuję. Dziękuję w imieniu swoim, ale także w imieniu rzeszy ciężko pracujących sędziów. Chcemy reformy przy waszym udziale i chcemy zachować niezawisłe sądy. Wspierajcie nas w tym, bo tak naprawdę walka dopiero się rozpoczyna. Dziękuję.